Hejo, czyli witaj Manuela w kolejnym odcinku z The Last of Us. Kontynuujemy tutaj, gdzie skończyliśmy, czyli przed tym uniwersytetem. I tu jest wjazd do niego, ale widzę, że można tutaj jeszcze dalej poeksplorować. A nie, tu jest kolejny wjazd, widzę. Więc jesteśmy przed uniwersytetem, czy w tym uniwersytecie będziemy szukać czegoś, nie pamiętam dokładnie czego, ale jak zawsze czegoś szukamy. I tak, dawno nie było The Last of Us, trzeba skończyć, bo już nie jesteśmy tak daleko od końca. I trzeba to było przedyskutować z Tomim. Ej, kurwa, co ty powiedziałeś? Nie no, joke, mate. Sprawdźmy, czy coś jeszcze jest dla nas. Nope. Lipump. I tak, ludzie. Skakuj na kolana. Przecież ona nie zeszła. Trzeba skończyć, bo kolejne serie czekają. Tam do środka można w ogóle wbić? Sprawdźmy. Takie trochę nieogarnięte wejście tam zrobili. Ale spoko. Ty będziesz też. Żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. I będzie tutaj, pamiętam, purchlak, więc będzie ciekawie. Wiecie, zabawa z purchlakami zawsze jest świetna. To jest też bardzo, ale to bardzo dobra mapa na multiplayer, wam powiem. Zawsze jak grałem na online, to zawsze strasznie ogarniałem tą mapę. Więc jedna z lepszych według mnie na multi zrobiona. Oczywiście to jest taka mapa, która jest i tu normalnie w grze, ale jest dobrze zrobiona jak do multi, maczeta. Wejdź na górę. Sprawdźmy, co jest na górze. Czy możemy wejść normalnie? Tutaj widzę mały ten. Nie wiem, czy dobry aż tak. Dziennik. Pewnie jakieś coś. Może sobie robić pauzy i czytać. Okej. Więc pamiętam też końcówka tego, tutaj rozdziału. Będzie niemiła. Nie dla nas, tylko dla Joela. A tutaj nic nie ma, widać. Tylko tako wejść po prostu. A, żeby tu wyjść. Sprawdźmy, czy możemy ulepszyć broń. Czas zabrać się do roboty. Dokładnie. Dokładnie. Mam 36. Szybkostrzelność, płynność magazynka. El Diablo. Jeszcze jedna broń będzie. Lol. Łoszutkana mamy prawie całego ulepszonego. Tu trzeba czwarty, to trzeci, ale już ten. Dobrze. Bym bardziej poszedł jeszcze tutaj ulepszyć szybkostrzelność pistoletu na full. No i proszę bardzo. No. Mamy strasznie mało z tego wszystkiego. Czyli co? Ludzie mieszkali tu tylko po to, żeby się uczyć? Chociaż byli już dorośli? Tak. Chcieli się czegoś nauczyć? Zastanowić się, co chcą robić w życiu. Co chcą robić w życiu? No. My już nie mamy takich wyborów. Jedyny nasz cel w życiu to jest przetrwanie. Więc nie najlepsza rzecz.
Nie bym chciał, jakbym mieszkał w Ameryce, być na takim uniwerku. Przepraszam, może coś tutaj jest? Nie, tu nic nie ma. Zimno się robi. Taka pora roku. A jesień chyba jest, nie? Hej, tam! Tego szukamy? Faktycznie. Tak. Czy coś jest? Tak. Ale to tylko butelki. Więc dla nas się nie przydadzą. Tutaj coś jest? Musimy przejść tędy. Musimy wjechać do środka. Nie wiadomo, czy w ogóle co. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Te uczucie, kiedy wbijasz na imprezę na koniu. Zaraz wracamy. To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Tak. Zaraz wracamy. No zawsze mam przejebane, nie? Nie, oni nie... Oh, shit! Aha. Ale patrz, co mamy. Mioteczek, nie? Gadaj. To zamienimy na shotguna. Łuk, nie, na shotguna. Assassin pozdrawia. A, Kornela chciałem też pozdrowić na początku tego odcinka. O mnie prosił. Jest coś jeszcze? Czy nie można wejść? Chciałem próbować ich załatwić po cichu, jak nie. Pistolety pójdą w ruch. Choćbym wolał zrobić to po cichu. Tu jest ich strasznie dużo. Wiecie, jak ja nie lubię takich części w tej grze. Jęczą, kurwa. Tak, chodzący są najgorsi. Oh, shit. Tu idzie jedna. Nie, żona idzie na nas. Wow. To był dobry wybór. Bo koktajle Mołotowa zostawię na... na purchlaka. Chodź, Mato. Pierdolamy się. Nie żyjesz. Nice. Szybka akcja. Trochę było trzeba pomyśleć, ale... najlepszym właśnie wyborem było to, że rzuciliśmy... ten na środek. Tą puszkę.
Tam są dźwięki, jakby tu miał zaraz przyjść nie wiadomo jaki potwór. Wszystkie to światło. Przejdźmy się do tej części. Tu nikogo nie ma. Sobie, że sam lecisz w kosmos. Bajer, co? Sam nie. No samemu jak polecisz, no to tak najlepiej nie jest, no. Zginiesz, to po tobie. Tak samo jak mówisz, nie wiesz. Jak zginiesz, to nie żyjesz. Ten, kto zginie, już nie żyje. Okej, to było wszystko. Trzeba ten generator teraz odpalić, tylko. Ale dobrze, miałem tu jeszcze jedną bombę. Wrum. 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 Generatory są zawsze takie głośne, nie? Ile mam ammo? O jest. Tu użyliśmy jedną to, no. Ale mamy. Będziemy fight wszystkich, nie? Przeładujmy bronię. Taki mamy jeszcze czas. Liścik. Notatka ze ściany. Mieliśmy zablokować drzwi prowadzące generator na górze. Proszę korzystać z niego oszczędnie. Kończy nam się benzyna. Marynarzem. Marzyłem o karierze piosenkarza. Serio? Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. Nie. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel. Nie. Nie będzie tak miło. Ja nie będę śpiewał. Czy Joel? Ciekawe co by zaśpiewał. Czy jakby miał zaśpiewać. Zobacz, może coś tam na górze jest. Nothing. And here? Nothing. Dawaj, skakuj. Te uczucie, kiedy nie szukasz znajdziek, to wtedy omijasz znajdziek. Wtedy, kiedy zaczniesz ich szukać, nie ma żadnych. Padł. O, to małpy? Tak. Mech, 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 mech. Małpy. Cieszę się, że małpy są jeszcze normalne, a nie jakoś zmutowane. A co one? Pójdziemy im najebać. Chodź tu. Pracę, kurwa. Nie widziałaś wcześniej małpy? Pierwszy raz widzę małpę. Lol. Cieszę się, że nie masz internetu. Takie filmiki jak na internecie znajdziesz, co małpy robią. Ostatnio oglądałem, jak małpa sobie waliła po prostu, nie? Jeszcze podchodzi do okna, znaczy do szyby, za której była. Jakiś typek tam tak rękę na tą szybę, ona tak zaczęła lizać tą szybę i tak sobie dalej wali, nie? I takie... no. No, po prostu no. Małpko. Musi afiszować ze swoją obecnością tutaj. Tak, może. Może. Jest wielkie i głębokie. Hej, zobacz. Świetliki. Wer. Pierdolisz. Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. A, ona.
No jest. Takiego mamy farta. O, list. Mapa kampusu. Okej. Tam ktoś jest, to Eli. Zabić. Ty, no, dormitorium, to tutaj. Jeżeli oglądacie moją serię z Bulliego, to wiecie, co to jest dormitorium. To takie pokoje, proste pokoje, gdzie uczniowie, studenci. W nich mieszkają po prostu. I to. I robimy imprezy w pokojach. Dziennik studenta. Dzień szalony musi mieszkania i wciąż nic. Nie słowo nikogo, znalazłem kilka poszczerać na słówce, ale to i tak złamiałem. Ale już wszystko wprowadzam. Założę grupę tych stworów, więc nie wygląda jak hitter. Może to... A, jego koleżanka. A, jak wyglądał jak hitter. To facet. Może to był, była, a ty dziewczyna. Kurwa. Baterie już wyczerpują, zrobię swoje już tylko raz w nocy. Ja sobie przecinę, że są samochodem. Czemu i kto jeszcze wchodzi? Czerw, czerw paliło, powiedziała, że tego potrzebuje, wkurzyła się rywalnie. Ciekawe, ile wytrzymaliście. No, na 9 miesięcy było. Ale... O, tutaj jeszcze na ziemi. O tak, to będzie ta część. Jak ja nie robię tej części, tej misji. To jest typowa część w zamkniętym kuźwa pomieszczeniu z biegaczami i burchlakiem jeszcze. Ale mamy to! Będzie ciekawie. Ile tych klikaczy jest? 1, 2, 3. I słychać wielkiego gnoja. Joel. Coś tu się pokawa. O! Jest nasz przyjaciel. Burchlaczek. Największy skurwysyn z nich wszystkich. Jak zwykle posłowionka dla YouTube'a. No, dziękujemy. Ale w najgorszym momencie napisałeś jak mogłeś. Akurat jak jestem tutaj. Uwielbiam jak fani i widzowie do mnie piszą, ale czasem wybierają tak złe momenty, że gorzej się nie da. Jeżeli załatwimy tych po cichu, to już z pruchlakiem będzie easy. On idzie tutaj. Tak, będzie można go złapać.
Dobra. Jeszcze tego trzeba. Tu biegać, czy też klikać? Big boy. Zrobimy więcej ich. Zrobimy jednego tego. No. Więc taka. Bo on jako jeden nam został. Pal się, śmieć. Wypierdalaj. Z głowy. Jak zawsze mieliśmy farta, trafiliśmy do dobrej części, gdzie nie ma żadnych wrogów, ale poszło nam jak spłatka. Easy zabiliśmy tych i jego na koniec. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak to robiłem, to chyba spieprzyłem, bo jeden nie zauważył, albo coś tam na głośno chyba próbowałem robić, ale teraz się udało bez problemów. Załatwiliśmy wszystkich. Żaden nas nie zauważył. No oczywiście Purflak na koniec nas zauważył. Ale inaczej nie mogło być, on musiał nas po prostu zauważyć. Bo inaczej byśmy go nie mogli zabić. Bo do Purflaka nie podchodzi się blisko i mu się nie wbija noża w głowę, ani w szyję. Bo dla tego pana to nic nie zrobi. Śmiecia trzeba spalić. Jeszcze się piecze. Kurwa. To nam tak pokazuje, jakby tam ktoś na nas miał zaraz zacząć biec. Czy pewnie by się dało to tak zrobić, że się ich wszystkich po prostu ominąć i szybko podejść po prostu do tej ściany, do tego i to szybko otworzyć. Dlatego się pewnie tam patrzyło. Ale... nie takie rzeczy przeżyliśmy. Joey. Żyjemy. Przyjacielu, żyjemy. Trzeba poszukiwać więcej. Jest ciekawy odcinek z gazety. Ło. 60% populacji globu nie żyje i lubi what the fuck. Fucking hell. No, więc mamy tu jeszcze toaletę. Jak mnie to dziwi, że oni mają tak połączone te pokoje. Po prostu takie najgorsze pewnie, jak w nocy chcesz iść srać. A obok śpi ten, a tu jest jeden taki. I tak idzie zsrać. I tylko tak ten twój sąsiad słyszy takie bąki walisz. Co w tym klopie. To gdybym miał taki pokój, to sobie wszystko, komputer zrobił wszystko. To dobrze, bo te pokoje się zamykam, bo wiecie. Są chujki na uniwersytetach, którzy lubią kraść od ludzi rzeczy. Tak nawet podczas imprez są takie te, że ktoś nie patrzy, a to pójdą. Zabiorę. Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę. A spierdolę. Sam przeżyłem teraz takie coś, a ty teraz... Ale my ominęliśmy jeden pokój, który widziałem. Kuźwa.
Więc, znaczy jedno miejsce, znaczy nie wiem, czy będziemy mogli już wrócić, chyba nie. To musimy podbić. Jeżeli będziemy mogli... Dobra, już. Jeżeli będę mógł tam wrócić, to dobrze. Albo dobra, zostawmy. Znaczy tam mogły być rzeczy, ale... Zostawmy już to. Bo ja to widziałam, ale mówię, myślałem, że tam będzie to. O to właśnie, więc mówię, a to ominę. Jak się okazało, to było jednak... Tutaj aż. A tam jakieś zapasy były dla nas. Sorry, że źle kupowałem. Wziął. Tak, spróbujmy bramę. Ha! Udało się! Chodź ten. No. Nawet nie mam szansy jeszcze uderzyć. Myślisz, że to świetliki? Nie. Nie, to studenci pewnie. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. A dzisiaj, no, odcinek teraz ładowałem cały czas kontroler, żeby nie było tak, że... Troller mi się rozładuje podczas odcinka. Słuchajcie, tutaj może za tym coś jest? Skakuj na koniec. Czemu mam latarkę włączoną? O psa. Zero strażników. Pusto. Myślałem, że kogoś już spotkamy. Czyli skończymy tutaj to wszystko podczas następnego odcinka, jak coś. Ten rozdział. Bo już dużo nam naprawdę dużo nie zostało, ludzie. Czy ona będzie za nami jakoś na tym koniu jechała, jak będziemy się ruszać? Tak. Za dobrze. Sympatki. Co? Uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Tak. Byłeś w... Przez chwilę. Co się stało? Okej. Okay. Zbyt wiele? Zbyt wiele. Czy mogą do niej podejść i powiedzieć? Czy on po prostu nie chce mówić? Ale często jest tak, na przykład moja mama nie skończyła liceum. Nie, chyba tak, liceum. Bo ja się urodziłem. Miałem 20 lat, ja się uczyła wszystko, ale ja się urodziłem, więc już nie mogła skończyć. Więc to trochę nie pykło. Ale mój tata skończył studia i wszystko. Ja też chcę skończyć. Lecz nie jestem największym fanem szkoły, jak wiecie. Jutro mam, czyli dzisiaj, jak to oglądacie, mam ostatni egzamin już, bo jak wy mieliście w Polsce w jednym tygodniu, tam w 3 dniach ze każdego przedmiotu egzaminy, to my mamy tylko niemiecki, matma i angielski. I już mi tylko został angielski, to angielski easy na słownym angielskim dostałem 1,2, czyli o 6, tak naprawdę już na 6, bo to 1,2, ale to już się na 1 liczy, bo to w Niemczech są odwrotnie oceny, to 6 dostałem. I teraz tylko pisemny z matmy i z Niemca jeszcze nie wiem, co dostałem, bo jeszcze nie powiedzieli nam. Znaczy, nie, jeszcze nam nie powiedzieli, chyba będą mówić nam teraz, jak te naprzemy, przez ze wszystkich testów. I matma wiem, że mi najlepiej nie poszła, bo z matmy nie jestem najlepszy. To jest mój najbardziej nielubiony przedmiot w szkole. Teraz żebym wam powiedzieć. Niemiec. Nauczycielka mówiła, że cała klasa zwaliła Niemca. Czyli nikt nie dostał dobrej oceny. Ale na pewno jakieś... Na pewno głównie czwórki, żebyśmy...
Żeby po prostu wszyscy zdali. Chociaż tak pewnie napisaliśmy. I matma, no myślę, że też dostanę jakąś czwórkę, trójkę może. Bo się uczyłem przed matmą, ale po prostu nie ogarniam dokładnie aż tak matmy i miałem stresa strasznego, strasznego przed matmą. Przed Niemcem też miałem stres, tak się bałem, a przed angielskim już tam. No, no stress. Everything is okay. Więc myślę, że pójdzie mi dobrze. Teraz skończysz tą szkołę, będę uszedł na kolejną. Na informatyka się uczyć kolejne 3 lata. Potem kolejne 3 lata Ausbildung. Czyli będę miał 22 lata, to skończę. Łoszcz. Skończę i Ausbildung, i szkołę. A jak skończę już Ausbildung, to jest po prostu w pracy już będę. Ale wtedy też się chyba chodzi do szkoły. Nie wiem, znaczy wiem, że teraz moi znajomi, którzy robią Ausbildung, to jest tak, że oni robią Ausbildung i w tym czasie jeszcze chodzą do szkoły. Zobaczymy, jak to będzie. A czy on znowu ten podwieźć śmietnik? Tak. Więc Ausbildung na informatyka, to będę musiał jakoś firmę znaleźć, gdzie będę mógł pracować. Będę musiał się zapisać, iść na rozmowę o pracę, wszystko. No i potem już samemu pracować, jak to skończę. Znaczy, przed Ausbildung mogę iść jeszcze na studia, ale już ze skończeniem tej kolejnej szkoły będę miał wszystko tak, że już mogę iść pracować jako Ausbildung, robić jako informatyk. Lecz jeszcze lepiej było, jakbym zrobił studia, więc może będzie tak, że jeszcze pójdę na studia, nie? No się jeszcze tutaj trochę rozejrzymy i będziemy kończyć naszych ludzi. Myślę, że wam się oczywiście spodoba. Jeżeli tak, stawcie łapeczkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy wam się spodobał. I tak. Gadaj. O, kolejny ten. Okay. Stół. Do upgrade'ów. Ło, wow, ile mam. To sobie ulepszymy. I wtedy myślę tak, no shotguna mam dobrze ulepszymy. O, teraz potrzebujemy czwartego poziomu. A czekajcie. To nam pomoże. Może na razie nie będę. Mało mogę ulepszyć w ogóle. Może gdzieś znajdziemy czwartego poziomu ten tutaj. Więc jak coś potem sobie ulepszymy, więc oszczędźmy. Kornel. Pozdrawiamy Kornela. Czekajcie, odbiorę. Ty, ja jestem w środku odcinka. Gdzie? W środku odcinka. Pozdrów widzów, słyszą cię, pozdrów. No, pozdrawiam was. Dobra. Dobra, ja za 5 minut kończę odcinek, za 5 minut dzwonię. Tego nie było. Dobra, to do zaraz. Ej, znowu na mnie czeka. Mam zaraz gadać o skate. Ale pozdrawiam was. W środku odcinka dzwoni. Ale ty widzę, że oni tu siedzieli. Ten. Kurde. A, to tu. No, tutaj mieli pokój. Po prostu, gdzie mieli może spotkania. Czy mi chodzi teraz o świetlików i tych wszystkich? Nie, o uczniów. Znaczy tutaj myślę, że to też się uczy. Tutaj jakieś na jakiś dokładny ten przedmiot się uczy, widać. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę! Jacyś chętni? Nie hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. No.
A ta drzeja. Hop, hop. Pupciki. I tak tego nie wytnę, skoro na dzwoni. Będzie na odcinku. To Jezus Maria. Bo mieliśmy gadać 17, a mama mi jeszcze o 18 włosy ścinała. Też jeszcze musiałem iść prysznic wziąć. Dopiero zacząłem o 19 nagrywać. Mamy teraz 35 po 19 i 35 minut odcinek trwa. Wejdziemy tutaj do tapka, bo ludzie. No i co ja wam mówię? Co ja wam mówię? Znajdziemy poziomu czwartego te. O, a to co to jest? Ulepszony muło. Się przyda, się przyda, się przyda. Zwiększony promień. O, nice, nice, nice. Wow, shit, mate. Oh shit, idziemy ulepszyć, ludzie, idziemy ulepszyć. Tylko sprawdzimy, czy możemy tabletkę. Oh, maksymalne zdrowie, trybno ten. Szybkie leczenie, drżenie broni, mistrz ostrzy. Ten wziął drżenie broni i maksymalne zdrowie, ale bardziej chyba pójdę w szybkie leczenie. I szybkie tworzenie, albo obszar trybu nasłuchiwania. No i nice. No i nice, ludzie. Mówiłem, znajdziemy czwartego poziomu T. Idziemy ulepszyć szybko bronię. I zaraz będziemy kończyć. Ach. Dobrze, że ten nóż mogłem zrobić. Oszczędny max. I jeszcze ile tamtego znaleźliśmy? Zębaty. No, ufo, 129. God damn, ludzie. Shotgunik. Robimy? Robimy. Szybkość, pojemność magazynka sobie zwiększymy. Szybkość przeładowania. I zostaje. I możemy jeszcze coś ulepszyć, jeżeli potrzebujemy. Pistolecik. Pojemność magazynka sobie tu ulepszymy. I już prawie nie mamy. Nie, nie myślę. Już tak ulepszyliśmy. Kurde. Farcik, ludzie, farcik. Chodź, chodź, Eli. Widzieliście to? What the fuck? Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. No, więc my sobie skończymy tutaj odcinek, ludzie, więc myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, stawcie łapeczkę w górę. Wejdźcie w link w opisie. I my tu jesteśmy. I widzimy się. So let's go. We can save the last of us, 'cause we know.